Cześć. Jesteśmy sobie na fajnym świecie, bo jesteśmy na... Znaczy dobra, jesteśmy na Markocom, nie? Trochę małych bądź większych rzeczy poczyniłem w tej grze. Ej, patrzcie, jakie w ogóle śmieszne rzeczy latają z tych goblinów. Są właśnie narzędzia i tam bronie. Ale no, nie wiem, można to sprzedać za 30 golda, może stakuje się do 5. Do czego to jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, że możliwe, że jakiś quest jest po prostu. Dobra, tyle. Wiecie co? Wbiłem 30 level, kupiłem sobie unikatową zbroję na 29 level z... Jakąś wiadomość dostałem. A, i ogólnie tak, bo tamten ziomeczek Leonardo da Vinci, znaczy da Vinci po prostu, chciał, żebym go pozdrowił, także pozdrawiam. No, zapomniałem tak w ostatnim odcinku, tam troszkę opowiedziałem, ale... No, to tyle. I zaraz wam opowiem o śmiesznej takiej sytuacji, która jest w tej grze. Ej, czemu mi w ogóle zmieniło ten skórkę? Znaczy skórkę, outfit bohatera mojego. Nie wiem. Ale patrzcie, jaki tu gruby cash mogę zarobić. Teraz już ogólnie zwrócił mi się cały hajs ogólnie, który tam dostałem od ziemeczka. Bo dostałem 5M, ale z tych, wiecie, wszystkich przedmiotów, które zdobywałem za expa i tyle. Wow, tutaj można mieć kawę w ogóle? Na Margonem.com? Wow, może nie będę miał pana na kawę tutaj. Nie, źle by było. Ej, fajnie. Może nie będę miał pana. Chyba, że i tak mnie skojarzą z tą osobą z Margonem.pl. Nie wiem, dobra, nieważne. Sporo osób tam pisało komentarze. Miło, miło ogólnie. Nie wiem, pójdziemy może na gobliny sobie. Wiecie, co zauważyłem? Ja już nie wiem ogólnie, o co z tym chodzi, ale... Serio, nie wiem, bo widziałem, jak byłem na tej mapie... Wiecie, jak to fajnie mapa wygląda? Wiecie, a naprawdę tutaj wiele rzeczy tak fajnie wygląda. Patrzcie, tutaj mamy mapę, nie? Weźmy sobie globalną, nie? Patrzcie, przesuwamy sobie ładnie, o coś takiego. Gdzie jest ta mapa? To jest jakie miasto? Karkahan, tak? O, właśnie, jak jest mapa, o ta. I zwykle tu jest właśnie ta osada Zulusów, tak? I tutaj powinna być czerwona mapka. Wiecie, że jak ja chodziłem po tej mapce, czyli nie wiem, Tygrysia Granic, coś takiego. O godzinie 19:55 wiecie, że to była czerwona mapka? Nie ogarniam, o co z tym chodzi. A ja jeśli chodzę sobie teraz po tych, po goblinach, to jest żółta. Nie mam pojęcia, o co z tym chodzi. Tutaj jest zupełnie inaczej z tymi red mapkami. Nie jest na pewno tak, że tak jak na zwykłym Margonem o 24:00 macie red mapki. Na przykład nie wiem zupełnie, naprawdę. Mogę zaraz wam pójść na Zulus i pokazać, że rzeczywiście tam będzie czerwona mapka, mimo że w zwykłym Margonem.pl nie powinno być tej mapki, a tutaj na tej globalnej mapie pokazuje zupełnie inaczej. Ale nie. Patrzcie, jak mapa jest fajnie zrobiona. Na Margonem.pl tak nie ma. Patrzcie, możecie sobie tutaj, o, przewijać. Patrzcie, wszystkie mapy normalnie możecie zobaczyć. A sama ogólnie mapka, na jakiej mapie jest... Patrzcie, bo tutaj macie też taką mini. Widzicie ogólnie, co gdzie jest. Local map. Macie tutaj. Tutaj jesteście, tutaj macie jakieś przejścia. Widzicie, jak fajnie to wygląda? Dodatki są też jakieś. Na przykład tutaj macie na automatyczne kończenie walk. Na emotki, o zegarek sobie weźmy. Wow! Kordy tych. Gdzie kursor, gdzie będziemy mieli kursor, to będziemy mieli kordy. O, tutaj jakieś jeszcze do aukcji. Detektor herosów, o, możemy sobie wziąć. Lot filter, o, lot filter sobie weźmy. Nie, no fajnie, że tutaj nie ma czegoś takiego, że macie milion dodatków. Większość dodatków to jest od tego, od załóżmy, od jakichś, nie wiem, interfejsów i tak dalej, od jakichś tam dodatek, który ci wprowadza jakąś krowę, witam, czy coś takiego, tylko tutaj są naprawdę takie dodatki, które no, są takie najbardziej przydatne i najbardziej potrzebne. Patrzcie, zegarek mamy teraz, możecie sobie patrzeć ogólnie, o której godzinie tutaj byłem, fajnie, co? Mandragora jest, nie no... Dużo takich fajnych rzeczy jest i widać, że po prostu naprawdę ta gra jest dużo bardziej dopracowana jak Margonem.pl. A, właśnie, bo tutaj bardzo ważna rzecz. Jak zaczynałem grę, to dostałem takie rzeczy jak błogosławieństwo te heroiczne, dostałem te unikatowe, które tam SA dodaje i tam spowalnia. Ej, czemu mi wywaliło grę? I dostaliśmy też trzy legendarne skrzynki.
A patrzcie, tutaj też mamy teleporty do Eder, więc jak na razie nie jest mi, nie muszę wydawać hajsu na to, żeby mieć teleport do Itan czy coś takiego, jakiś kamień. Tylko po prostu mamy 50 użyć do Eder, a ze względu na to, że... Czy ja tak dużo wymagam, żeby pograć sobie w głupią grę? Ale nadal tych achievementów nie mam, szkoda. No to mamy właśnie teleport do Edera, tutaj nie potrzebuję... Teraz nawet bym mógł sobie teleportować do tu... Kurwa mać. Chuj chodzi z tą grą. Czemu ja mam... 100 pingu aż. Dużo. Nie no, jakbym zdobył jakieś unikaty z tych goblinów na wojownika, to spoko. Tak jak są ogólnie te sklepiki. Webin macie na przykład... Nie no, był osob... Bo kurwa, zaczynam gadać 20 razy. Zaczynam poruszyć 20 wątków, jestem głupi. Dobra, idziemy do Webin, zaraz wam coś pokażę. A w międzyczasie, właśnie dostałem też na starcie te jakieś skrzynki, tak? Tylko żeby te skrzynki otwierać, to trzeba mieć 30 level, a wiecie, tu mam level 30. Super, co? Nie no, tak jak mówiłem, ja kupowałem przedmioty ogólnie w Karkahan u takiego typa, który jest paladynem. I można u niego kupić właśnie przedmioty na paladyna, na wojownika i tam jakieś tam różne. Jakieś tam zbroje, tarcze chyba miał i tak dalej. To właśnie Werbin macie. Zaraz wam pokażę. Bo jest tutaj dużo danych NPC-ów, których nie ma w margonem.pl, tak? Tutaj na przykład macie dla strzelców, że tak powiem, tak? Macie tutaj też na paladyna zbroje i tak dalej. Takie właśnie hełmiki, to samo macie w Karkahan. Rękawiczki też, buciki, nie musicie deder zasuwać. Mimo, że deder i tak możecie łatwo iść, ale patrzcie, strzały nawet tu macie, fajnie, co? Jakieś toporki i tam dalej, nawet kusze jakieś, które biją od trucizny na 20 level, fajnie, co? No. A w Karkahan, nie, bo nie wiem, czy wam pokazywałem, to chyba nie. W Karkahan właśnie, o tutaj macie tego ziomeczka. I jakieś tam przedmiociki. Maczetę na przykład, tarcze są na paladyna tylko i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, gdzieś pewnie i dla magów jest, ale nie ogarnąłem, gdzie to wszystko jest. Ej, może zwiedźmy sobie, ale 7K, nie no, to drogo. Idźmy do Eder, zobaczmy. W Eder jest ten typ ogólnie, więc chyba nic ciekawego. Do Tornek można iść. W Tornek jest coś ciekawego. O, jakiś quest jest. Możemy właśnie jakiś quest sobie zacząć. O, z Zulusami, tak? Wiecie, questy w tej grze są na tyle banalne, że wiecie, jakie robimy? Pokazywałem już to raz. Patrzcie, klikamy sobie tak i każe nam iść do jakiegoś totemu. A i od razu, kiedy zaczynamy questa, to widzieliście, tam miałem pokazane, ile dostanę hajsu za to, ile dostanę expa za to i jeszcze jakbym dostawał jakiś przedmiot, to też to będę wiedział, nie muszę patrzeć sobie na żadnych strongach i tak dalej, tylko po prostu mamy czarno na białym, tak? Nie wiem, z jednej strony to spoko, bo wszystko widzimy, ale z drugiej moim zdaniem to trochę za bardzo ułatwia, tak? Ale i tak czy siak człowiek by korzystał z solucji, tak? A ma skąd na to? Ale tutaj bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo ułatwień. Dobra, bo już się tak rozgaduję i tak dalej. Miałem otworzyć te skrzynki, bo myślę, że na to możecie poczekać, że na to czekaliście, tak? Boże, mój język się tak plącze. Dobra, otwieramy. O, 550 leczenia. Fajnie. Pełnego. Nie ma żadnego wymagania. A ja bym mógł to sprzedać za 2,2M. Masakra. O, torbę na 15 przedmiotów. Fajnie. I co jeszcze? Okej. Ej, torby dostałem. Ale fajnie. Możemy sobie, patrzcie, w jaki sposób sobie zrobimy to. Patrzcie, tak. Czekaj tu. A, jeszcze to. Patrzcie, tutaj sobie torbę zakładamy. I tutaj 15. 15 damy tutaj. Nie, no fajnie, torby będę miał. To niepotrzebnie widocznie kupowałem te, ale i tak przed 30 levelem bym tego nie mógł. Wiecie. Ej, a można nadpisać torbę? Można nadpisać torbę, to jednak głupi jestem. Super. Super. O, teraz chciałem po prostu wsadzić tą torbę tutaj. Super. To mogę je sprzedać.
No i fajnie, mamy na 15, na 12 przedmiotów i mamy jeszcze potkę, tak? Nie wiem, czy jeśli ja tutaj wsadzę przedmiot, to mi chyba go nie niszczę, tak? To jest tu sakwa, nie wiem, może tu się to różni. Bo kiedyś w margonem.pl nie mieliście czegoś takiego, że możecie dostać na przykład 6 lotów, bo teraz jest coś takiego, że możecie nawet 6 lotów dostać. Kiedyś ogólnie grupowanie wyglądało zupełnie inaczej. O, jakiś ziemaczek umarł. I wszystkie przedmioty, które zdobywaliście w grze, były właśnie w tej sakwie. I mogliście mieć coś takiego, że tutaj przedmiot był w tej sakwie. Na przykład, nie wiem, zdobyliście z walki miecz i walczyliście z tygrysem. Super. Nie wiem, co się dzieje mi z tą grą. Walczyliście z tygrysem i wam niszczy ten przedmiot. I go nie macie. Teraz to to miejsce nadal zostało i jest, powiedzmy, jednym dodatkowym slotem dla jakiegoś tam przedmiotu, który sobie możecie jakiś talizman wsadzić, czy nie wiem, jakieś błogosławieństwo, czy tam miksturę, która pełnia, daje pełnię leczenia. Ej, nie wiem, co mi się dzieje z tą grą, naprawdę, to jest dziwne. Ale mi się to nie podoba. Muszę Lola chyba wyłączyć. O, patrzcie, ha, Lola mamy. Nie wiem, może to on wpływa. Ej, jakaś gruba grupa. Patrzcie, jak tutaj w ogóle się walczy turowo. Musicie zrobić tak, i tutaj macie właśnie od 1 do 8. Ej, czyli ja rozumiem, że nie wiem, że w margonem.com nie możecie mieć więcej takich umiejętności aktywnych, czyli właśnie które używacie w walce. Nie możecie mieć więcej jak 8. No w tym też się wlicza ogólnie zwykły atak i krok do przodu. No to by chyba wychodziło. Tutaj macie energię, tutaj macie manę. I też zagłębiałem się trochę w premium, tak? Tutaj macie jakieś Dragon Boxy, czyli no coś jak losy, tak? Nie wiem, co to jest zupełnie. Tutaj jest jakiś w ogóle książka, która wam daje tego. Chyba jedną moc umiejętności. Znaczy, kurwa, jedną umiejętność na 30 minut. To nie wiem, jakby się jakiegoś tytana solo chcieli pocisnąć, to spoko. Ale dużo jest tu rzeczy. Tu są jakieś błogosławieństwa takie podstawowe, które dają wam właśnie energię i coś takiego. Te dragonity to są, z tego co wiem, smocze łzy, czy tam smocze łuski, tak? To jest właśnie waluta. To za 15 możecie kupić. Nie wiem, jaki jest przelicznik, ile musicie pieniędzy wydać za te dragonity, ale no nie wiem po prostu. A jakieś przeceny są. To na outfity. Jest też jakaś skrzynka z teleportami za 330. Ej, weźmy może sobie ten. Zobaczmy. Rzućmy okiem. Dobra. To sprawa wygląda następująco. Ej, czy to jest ogólnie jako... To jest przelewem, tak? Tak z ciekawości sprawdzam. Mastercard. No dobra. No to za 15, za 16 zł mielibyśmy 1000. A za 1000 byśmy mogli sobie kupić no 3 losy. To nie jest jakoś... Znaczy nie wiem, jaka jest ich wartość, tak? Outfity jakieś są, o widzicie, to standardowo, ale z użyciami to no nie są permanentne. Co jeszcze tu są? Strzały są. Do 260 levela. Okej. Okay. 270 nawet. Torby. Ile kosztuje torba na maksymalną ilość przedmiotów? 30 zł. 30 zł musicie wydać prawie. Znaczy nie, coś takiego 30 zł. Na klucze też tyle. No, 30 zł wydać na ten. To podobnie chyba jak na tym, na polskim. Bo na polskim musicie chyba wydać 25, tak mi się wydaje, więc podobnie jest. Są jakieś te wiewiórki i te różne stworzenia. Bo był ktoś, kto ogólnie napisał mi komentarz, czy mogłem tam jakiś poradnik napisać, napisać, co ja pierdolę. Czy jakiś poradnik ogólnie nagrać odnośnie tego Margonem, tylko powiem szczerze, że ja też nie jestem jakąś alfą i omegą, jeśli chodzi o te Margony. Ja też się uczę wielu rzeczy. Uczę się wielu rzeczy i wszystkiego nie wiem. A tak szczerze, to praktycznie nic nie wiem o tym świecie zbyt dobrze. To by jeszcze wymagało, żebym sobie po prostu pobiegał, pochodził i tak dalej. Fetysz. Aha, co to jest? Co jest kurwa fetysz?
Aha. Bałwan. Chyba to określenie bałwan jest. Nie wiem, muszę jakieś lalki zdobywać. Ale widzicie, tutaj zadanie ciągnie nas dosłownie za kudły i robi z nas debili. Że sami do niczego nie dojdziemy. Ale tu wiecie, przynajmniej. No jedno dobrze, że nie będziecie mieli takich sytuacji, Witan, że ktoś się spyta: Ej, jak w queście na TP do Tuzmer znaleźć srebro? Bo nawet jeśli byłby quest do Tuzmer, to by zaprowadziło was po prostu pod to srebro. A poza tym i tak tu nie ma TP do Tuzmer. Ale nie, jeśli się będę musiał się co, jak najwięcej dowiedzieć o tej grze, bo naprawdę fajnie by było wam przekazać coś po prostu o tej grze, tak? Nie wiem, w następnym odcinku możemy sobie pozwiedzać te inne miasta właśnie, ten Eder, Tuzmer. Znaczy Eder byłem już i tam nie ma chyba nic ciekawego. Ale możliwe, że jakieś questy, nie wiem. Ciekawie by było, jakby były nawet jakieś questy w Tuzmer, na przykład na 30 level, tak? Bo zwykle było coś takiego, że w margonem.pl Tuzmer było ściśle od 60 levela. I tam dopiero był sens iść. A możliwe, że tutaj są jakieś zadania. Już na ten level. Ej, czemu Puma? Czy ona nie ma levela? Ona nie ma levela. Czajcie? Puma nie ma levela tutaj. Czemu mi to nie działa? Czemu mi cały czas każe resetować grę? Nie wiem, ale możemy sobie iść na tą osadę z ulusów. Znaczy mulusów, bo tutaj są mulusy. Ale nie, mapa mi się bardzo podoba w tej grze. Jeszcze jakby mi achievementy działały. Co tutaj jeszcze jest? Full screen, on nic nie zmienia. A, jak były osoby, które mówiły, patrzcie, tutaj mam kursor, nie? I tutaj mam ten czarny ekran. Nie wiem, jak to zrobić w programie, bo tutaj gdzie jest ten czarny pasek, to ja tutaj mam już pasek od Windowsa, więc nie wiem, jak to mam skalibrować. Czy może bym nie musiał zrobić czegoś takiego, żeby kamerkę trochę przesunąć? I mógłbym jeszcze w Vegasie zrobić coś takiego, żebym zrobił przybliżenie, żeby, ale wtedy bym. A można coś takiego zrobić. Nie wiem, jeśli bardzo wam przeszkadza to i ten pasek, to mogę to wykombinować. Popatrzcie, bym zrobił coś takiego, żebym przesunął po prostu tą kamerkę o tu, by była gdzieś tu. To by było przybliżone i w Vegasie i by nie było czegoś takiego. Wszystko się da zrobić. Dobra, co tu jeszcze jest? Aha, jakieś paski. Emotki. O, weźmy sobie emotki i wpiszmy. W ogóle nawet, wiecie, że ja nawet czatu nie ogarniam w tej grze? Patrzcie, tutaj mamy coś takiego, że wyświetla wam czaty z ludźmi, z którymi ostatnio gadaliście. Ja nawet nie wiem, w jaki sposób mogę to zamknąć. Patrzcie, ale możemy przesuwać. I to wiem. Piszecie na przykład. Ciekawe, czy te emotki działają. O, działają. I to są te forumowe. XD. Ale mi się to XD nie podoba. Naprawdę. Moim zdaniem to jest zbyt piękne słowo. Znaczy skrót. Zbyt piękny skrót, żeby zastępować tę emotką. Nie powinno tak być. Jakie są tu jeszcze dodatki? Nie no, naprawdę jest dużo ogólnie rzeczy, które są jeszcze warte przedyskutowania. Same nawet ikonki tego, jaki to jest przedmiot, tak? Bo to, na przykład ta ikonka symbolizuje. Widzicie tu kutkę tą? No nie pokażę wam. Mogę palcem wam pokazać. O tu. Macie ogólnie tą ikonkę mieczyka, to jest jednoręka, tak? Ta ikonka mieczyka to jest półtora ręka. Jest jeszcze taka druga ikonka, gdzie jest toporek i to jest dwuręczna. Więc wy musicie znać te ogólnie ikonki, że tak powiem. Dobra, nie no, ja sobie tu poekspię. Jak czegoś się jeszcze dowiem, jak coś będziecie jeszcze chcieli, to dawajcie znać, bo ja, że tak powiem, idę spać. Nie no, przynajmniej skrzynki otworzyłem. Dobra. Będę czynił jakieś dalsze postępy w tym malowniczym świecie. Siema. Gdzie to się wyłącza? A, tu.